Cześć, witajcie w kolejnym już 8 odcinku serii Stellaris Mroczny Kult. Dzisiaj z pewnością zajmę się syntetyczną drogą ewolucji, więc jeżeli zajmie mi troszeczkę dłużej jej zdobywanie, to po prostu odcinek będzie troszeczkę bardziej pocięty. W sensie nagram sporo więcej i potnę to tak, żeby same najciekawsze rzeczy zostały. Natomiast te bardziej nudne i momenty, w których po prostu mówię cicho, tak jakbym prawie spał, to wywalę, bo to nie jest jakieś specjalnie genialne. Na samym początku mamy technologię do wybrania. To wszystko nie przyda mi się już raczej wcale, może to szyfrowanie by wziąć. Flota Triumviratu została zniszczona. Możemy zobaczyć gdzie? Dzisiaj też przydałoby się najlepiej zdobyć już wreszcie pancerniki, które szczerze mogłem zdobyć już jakieś 30 lat, 40 lat temu w grze, no ale nie wybrałem ich i one zniknęły i teraz nie chciały się pojawiać, gdyż no właśnie, tutaj na przykład mają potężną siłę floty i mają też na mnie roszczenia, więc mogliby zechcieć spróbować mi te systemy odebrać i na razie są też w stanie pokoju, więc a nie, przynajmniej ich opinia o mnie nie jest jakaś specjalnie słaba, więc to też raczej imperia przeciwnika zwykle mają to do siebie, że zanim cię zaatakują, lubią pogarszać sobie relacje. A że tego nie robią, to chyba na razie nie muszę się ich obawiać. Tak samo tutaj. Pomimo, że nie za bardzo się lubimy, to jest to taka lekka wrogość tylko. A tu tylko podejrzliwość. A właśnie, byłbym zapomniał wspomnieć o tym, co się dzieje w Senacie Galaktycznym. A tutaj coś się dzieje. Został jeden dzień do decyzji. I niestety nie jestem w stanie już z tym nic zrobić. Ale mamy pociechę dla upadłych, która niestety zmniejszy znaczenie dyplomatyczne od technologii, co mnie mocno irytuje, bo pomimo tego, że jestem duchowny i teoretycznie powinienem tą uchwałę chcieć, tak naprawdę technologia jest dla mnie ważna, jak widzicie, mam bardzo dużo punktów z technologii, więcej niż z gospodarki, więcej niż z populacji i byłoby miło, gdybym miał ich jeszcze więcej, więc niestety to się nie stanie. Niestety teraz będę miał 20% mniej i z 7,6 tysiąca spadam na 7,3 tysiące. Tutaj mamy system prekursorów, który wczoraj pod sam koniec zdobyliśmy. Tutaj mamy 5 egzotycznych gazów. Kurde, no to jest naprawdę niezłe. Znaczy, szczerze, świat Cybrexu i artefakt Cybrexu plus świat pierścieniowy to by było coś chyba nie do pokonania. W sensie jest to najlepsza po prostu prekursor, jaki można mieć. Żaden inny się z nim nie równa, z tego co pamiętam. Ale no, 5 gazów to i tak jest całkiem dobrze. Król śmierci umarł w wieku 98 lat. I mamy następnego, który jest ekspansywny. A właściwie to jest królowa śmierci. To jest ona. Jest ekspansyjna, co mi nie jest potrzebne do niczego. I przemysłowa. O, dobra, to jest nawet fajne. Natomiast dziedzica jeszcze nie mamy. A, i się pojawił. On jest... Nie, to też jest ona. Wyczucie architektury. No właśnie, przecież tutaj samice i samce wyglądają identycznie, mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak. Przy tym gatunku. Koszt budynków, koszt dzielnicy. No to nie jest jakoś specjalnie złe, ale też nie jest jakoś bardzo dobre. I wydobywca. Produkcja stacji górniczej i koszt budowy stacji górniczej. No to też jest takie se... Ale mogło być gorzej, mogłaby mieć jakieś bezużyteczne cechy totalnie. Wiadomo, ale i tak mnie jakoś wspólnota za bardzo nie interesuje, gdyż wspólnotą zajmiemy się praktycznie w następnej serii, która będzie oczywiście serią Imperium. Natomiast tutaj zamierzam być kryzysem. Co by sobie tutaj wziąć? Mamy teraz 3 perki do wyboru. 2 się przydadzą na rozwój. Więc no po prostu myślę, że odpowiednią będzie technologią budowniczy światów i światy gajańskie, które są bardzo fajne i będę jedyne światy, jakie będę miał, to światy gajańskie, Ekumenopolis, oczywiście stacje mieszkalne, jak również światy pierścieniowe. Chociaż wydaje mi się, że moja populacja już nie będzie rosła wtedy na tyle szybko, żebym ja tych wszystkich światów potrzebował, ale co tam. To będzie dopiero sporo później, teraz nie muszę się tym przejmować. W ogóle weźmy tą flotę, przenieśmy tutaj, weźmy go sobie. 5 stopów, troszeczkę technologii i 5 egzotycznych gazów, to przede wszystkim jest bardzo fajne. I możemy tutaj jeszcze projekt wykonać. W ogóle pamiętam, że w którymś z poprzednich odcinków ktoś napisał w komentarzu, żebym jakieś anomalie badał. Tylko nie wiem, o jakie anomalie chodzi, może już je zbadałem wcześniej, ale w tym poprzednim odcinku albo coś.
O, przywracanie klimatu. Będę mógł wziąć światy gajańskie, które do tego szybko sobie porobimy, bo jak widzicie, energii mam mnóstwo. A także mogę sprzedawać minerały lub stopy, których troszeczkę marnowałem w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że wam to jakoś specjalnie nie przeszkodziło. Gdyż nie miałem zupełnie czasu na mikromanedżowanie. Nie miałem czasu, żeby sobie zapauzować i po prostu poświęcić 5 minut, powiedzmy, na przejście po wszystkich planetach, po wszystkich zasobach i po tym, co mogę gdzie zrobić. Gdyż jakbym chciał, to mógłbym zrobić wszystko znacznie bardziej efektywnie. Mógłbym z 50 lat temu już te wszystkie państwa kosmitów niszczyć, ale no chyba nie na tym polega taka fajna i ciekawa gra w Stellaris. Jednak myślę, że troszeczkę ciekawiej tak jest, niż jakbym po prostu mikromanedżował wszystko do jakiegoś absurdu. Ojczysta planeta Vultaum. Mamy projekt, który możecie sobie przeczytać, jeśli zapauzujecie. I to nam daje jedność i badania. Te 10 tysięcy badań w sumie to nie jest aż tak dużo. Gdyż teraz te badania kosztują po 20 tysięcy zwykle. Okej, okay, druidy, nie ma druidów, no gdzie one się ukryły? I tak, sprawdzałem na wiki, czy można jako imperium duchowe wziąć syntetyczny rozwój. I można, więc z tym nie ma problemu. Jest, pancerniki, dobra, nie ma droidów, to niech będą pancerniki. Dekryptarz weźmy. Stacja mieszkalna gotowa w The Pure Sky. Okej, okay, to już druga. Może by takie sobie nazywać numerkami, żeby wiedzieć, ile ich jest? A nie chce mi się za bardzo, szczerze. Tutaj też nie ma znaczenia, którym gatunkiem bym to kolonizował, ale ten gatunek jest lepszy jednak po prostu, bo ma urodzeni inżynierowie, inteligentni i pomysłowość. Szczerze mogłem dać im szybsze rozmnażanie się, to chyba byłoby jeszcze lepsze, bo to jest naprawdę jedna z obiektywnie najlepszych cech. Stacja mieszkalna The Pure Sky. Niech ma taką prostą nazwę. Automatyczną, czemu nie? Natomiast ten statek w nagrodę będzie mógł kolejną stację mieszkalną zbudować na Prophet's Retreat, powiedzmy. Samej planety skolonizować nie mogę, ale mogę nad nią zbudować stację mieszkalną i oglądać ją po prostu z tej stacji, która będzie orbitowała ją jak księżyc. Okej, okay. I trzecia stacja mieszkalna gotowa również. Też ją sobie skolonizujemy. Nazwa niech zostanie taka, jaka jest. Ja nie jestem specjalnie kreatywny, jeżeli byście pozwolili mi nazywać jakbym chciał, to by się ostatecznie same głupoty pojawiły, jeśli chodzi o nazwy. I tutaj, o, tutaj jest moja planeta, która nie ma jeszcze stacji nad nią, więc od teraz będzie miała. Przeterraformowaliśmy jakąś tam planetę i teraz stabilność skoczyła z 44 do 65%, nice. Bo to czy się tam prikom podoba, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby się mojej populacji taka planeta podobała, bo tak naprawdę większość stabilności właśnie z nich wychodzi, gdyż ci robotnicy nie mają żadnych prawie praw. No nie mówiąc już o tym, że jest ich tutaj ledwie 26%. Zabronienie innym gatunkom rozmnażania się spowodowało, że moja populacja znowu stanowi taką zdecydowaną większość i to się będzie tylko zwiększało, póki nie będę nikogo podbijał. A na razie nie zamierzam. Zamierzam rosnąć w górę i jedynie może poszpiegować sobie u innych państw, zobaczyć, co tam mogę im popsuć. Dobra, zobaczmy właśnie. No niestety nie mam żadnych zasobów, a do tych tutaj rzeczy chyba są właśnie potrzebne zasoby. Szansa na przełom 0% już tutaj, a tutaj to już w ogóle 0%. A, to po prostu ukrywa różne opcje. Nie toczyłem żadnej jeszcze rozgrywki na tym patchu, poza właśnie tą serią, którą teraz nagrywam, gdyż no, po pierwsze zaspoilerowałbym sobie rzeczy, które i tak już sobie zaspoilerowałem oglądając wiele filmów na ten temat na YouTubie. Tak by the way, śmieszne, no ale co tam. Jak również, no nie mam jakiegoś specjalnie dużo czasu pomiędzy nagrywaniem na ten kanał, nagrywaniem co jakiś czas na drugi kanał. Właściwie na pierwszy, bo ten jest drugi. Chociaż to chyba nie ma za bardzo znaczenia. Okej, okay. Obrady Senatu nad zwalczaniem piractwa. Zwiększa znaczenie dyplomatyczne od gospodarki, wartość handlu. Troszeczkę będzie większe utrzymanie biurokraty i limit marynarki będzie troszeczkę mniejszy, ale obrona handlu będzie większa i w sumie jestem za. To nie jest jakoś specjalnie... To jest dosyć dobra uchwała. No, mój limit marynarki nie jest jakoś bardzo duży, ale też nie jestem jego nawet blisko, a jakbym chciał być blisko, to mogę zbudować jeszcze kilka stacji właśnie, o, kotwicowych. A właśnie, ta stacja jest już ulepszana, widzę.
więc no to też nie będzie jakoś specjalny problem. Zmarł już zarządca głównego sektoru, co jest troszeczkę niefajne. I byłoby miło, gdyby się pojawił zarządca, jak on tam ma, technologiczny. Ale w sumie niech będzie też biurokratyczny, bo on zwiększa tam o 10% wydajność biurokratów. I zobaczmy, koszt technologii 47%, a jak go sobie weźmiemy? 39%, no dobra. To szczerze mogło dać nam nawet więcej niż taki właśnie technologiczny zarządca, ale nie jestem pewien. O, aklimatyzacja gruczołowa. A nie, czekajcie, ja już wziąłem technologię, którą chciałem. Tą, która pozwoli mi wybrać perk gajański. Na pancerniki przyda się powiększenie limitu floty, bo jak widzicie, te floty są już prawie pod limit zrobione. Perk możemy wziąć, o którym już mówiłem. Prawda? Budowniczy światów. Umożliwia terraformowanie światów w światy gajańskie. Następna rzecz, którą weźmiemy, jest to oczywiście edykt. Gazy terraformujące, do którego potrzebuję troszeczkę więcej właśnie egzotycznych gazów. Na razie udało mi się 5 światów zaznaczyć do terraformowania. Nie chcę sprzedawać reszty stopów, pomimo, jak widzicie, obniżyłem sporo ich wartość. Więc szczerze, jakbym miał jeden z RO, dosłownie jeden, to mógłbym miesięcznie sprzedawać go za 39 energii. 39 energii za jedno z RO. A teraz, mając pancerniki, możemy przejść za chwilę do floty znowu, znaczy do statków. A niech będzie zbiornik. Ja lubię mieć dużo zbiorników, żeby móc dużo stopów trzymać, żebym mógł wydać je dopiero później. Możemy sobie teraz statki poprawić. Pancernik jest na razie automatyczny, więc jak widzicie, ten projekt pancernika jest bardzo słaby. Natomiast oczywiście ja zrobię lepszy. Wiadomo, wyrzutnie protonowe są genialne. Póki nie mam dziobu z jednym wielkim działem, tak jakby... Jak ono się tam nazywa? No z takim głównym działem przed nim, to na razie weźmiemy po prostu same wyrzutnie protonowe. Tutaj dodamy kondensatory osłon. Skoro mam reaktor punktu zerowego, a nie mam jeszcze najlepszych tarcz, to po prostu zapakujemy dużo tarcz i podwójne kondensatory, które spowodują, że taki pancernik będzie miał bardzo dużo tarcz. Komputer też ustawimy jako artyleria zamiast trybu liniowego, jak był wcześniej. I teraz tylko poprawić troszeczkę może te designy. Dodamy troszeczkę więcej osłon, skoro możemy. Niszczyciele troszeczkę zmienimy na statki od właśnie obrony punktowej. Ale nie, w sumie to nie mam pojęcia, czy jakiekolwiek imperium przeciwnika używa w ogóle rakiet. Nie jestem tego pewien. I teraz możemy floty po pierwsze ulepszyć, ale ulepszenie ich to będzie taniocha. Natomiast co zrobimy, to stworzymy sobie nową flotę, która będzie flotą taką 100% wojenną. I jak na razie będzie to 15 pancerników, które zerżą więcej stopów niż mam. Więc może zróbmy 10 na razie. Tylko mnie nie stać, jeśli chodzi o egzotyczne gazy przede wszystkim. Muszę kupić więcej. Troszeczkę sobie zaczekamy z tą następną flotą. Okej, ktoś chce ze mną założyć ambasadę? I to seklokarowie. Ej, dobra, czemu nie? Ty, oni nawet mnie całkiem lubią. Mógłbym zawrzeć z nimi pakt o nieagresję. A sądząc o tym, że są potężni, i to bardzo, chyba najpotężniejsze państwo w tym momencie w galaktyce, no to oczywiście się zgodzę. Bo zapewni to po prostu mi możliwość nie zostania przez nich zaatakowanym. Ogólnie byłoby miło, gdybym nie musiał walczyć z nimi w tym momencie, bo o ile byłbym zapewne w stanie ich pokonać, o tyle no nie do końca mi się chce i byłoby to troszeczkę bezcelowe. O tak, jeśli wezmę lance cząstek, to właśnie dostaniemy możliwość, jak już mówiłem, tego działa przedniego do pancernika zamontowania. Okej, system Vultramar został kompletnie zabudowany. Nie powinienem usuwać tego statku konstrukcyjnego, bo tutaj jest minerał do zdobycia. On tak paskudnie mnie tu irytuje. Ja lubię mieć wszystkie po prostu systemy zabudowane na maksa i nie lubię też takich dziur. Co prawda, no, może nie do końca opłaca mi się ten system zajmować, bo jest strategicznie beznadziejny, ale kiedyś sobie tą dziurę naprawimy. I co teraz bierzemy? Harmonię, myślę. Dominacja jest chyba najsłabszą w ogóle z drzewek w ogóle, więc ja zawsze biorę go jako ostatnie. Nieważne, jakim imperium gram. Dyplomacja akurat teraz, tak jak już mówiłem, nie będzie mi potrzebna w ogóle, dlatego biorę ją przedostatnią. Gdyż ona ma tutaj też takie fajne rzeczy jak opłatę rynkową.
ochronę właśnie szlaków handlowych, czy wartość handlu, co się przydaje nawet jak nie jesteś w ogóle zainteresowany dyplomacją, więc to trochę śmieszne. Ale harmonia jest lepsza. No, zwalczanie piractwa jak na razie za bardzo nie ma przeciwników w ogóle. Czy to są jacyś piraci po prostu, którzy nie chcą zwalczania piractwa? Nie. O, Mitfellowie opuścili federację i teraz są niezależni. Natomiast ta federacja ma teraz tylko dwóch członków, mianowicie Rotarów i Kroli. I mógłbym ich zaatakować i tutaj im wszystkie systemy pozabierać, gdyż oni są teraz słabi, znaczy więksi teoretycznie, no kurde. Jak to się dzieje? Ale ich taktyka wojenna zapewne byłaby słaba, bo to sztuczna inteligencja, która nie umie zarządzać swoimi flotami, więc ja już pokonywałem w tej serii silniejszych przeciwników od siebie, więc to mówię, to nie byłoby takie trudne wcale. Być może mi sami wypowiedzą wojnę. Ogłosimy rywalizację, żeby tym razem zdobywać więcej wpływów. I się zastanawiam, czy nie wziąć jakiegoś sojuszu może? Mógłbym im gwarantować niepodległość, nie wiem po co. Pakt obronny, ale wymaga to znakomitych relacji. Szczerze, poprawmy z nimi właśnie relacje. Nie potrzebuję tylu posłów w wspólnocie galaktycznej. Jeśli bym wziął z nimi pakt, to byłbym gwarantowany teraz, że mnie nikt nie zaatakuje. Mógłbym sobie tutaj posiedzieć i porosnąć w siłę w cieniu innych państw, kiedy moi przeciwnicy biliby się nawzajem po prostu. I to chyba w sumie jest takie perfekcyjne dla tego imperium, ukrywanie się w cieniach. Zawrzyj pakt o nieagresji. No w sumie dyplomacja niby do nas nie pasuje, ale jednak jest najlepszym sposobem. Chociaż nie, czekajcie. Przecież my nie jesteśmy tak bardzo oficjalnie w oczywisty sposób źli. My nie jesteśmy tutaj takim, co od razu się przyzna do tego, że jest zły. Nie, to by była głupota. Musimy udawać dobrych, a dopiero później wsadzić im sztylet w plecy. Oj tak. Tak będzie. O, bębny wojny. Właśnie, fajnie, fajnie. To jest event, który lubię. Pojawiło się nowe zagrożenie, mianowicie tutaj Imperium Barbarzyńskie, chociaż bardziej takie państewko barbarzyńskie, zostało zaatakowane. Jeden z ich systemów został tutaj zniszczony przez kogoś z zewnątrz, przez co oni się wściekli i oni normalnie żyją nomadycznie dosyć, ale tym razem złączyli się pod jednym wielkim hanem, połączyli potężne floty i teraz będą tłukli wszystkich wokoło. Na szczęście są daleko ode mnie, więc ja nie muszę się tym przejmować, ale coś sądzę, że ten Khan nie będzie się za dobrze bawił, bo te imperia tutaj wokół niego są dosyć potężne, może poza wami, wy jesteście żałośni, ale Mireszowie, czy na przykład ten sojusz Durbatur, oni są dosyć potężni, albo nawet Ildarowie są równi mnie, a ja mam 40 tysięcy floty, więc jeżeli oni też mają coś około 40 tysięcy floty, to raczej Khan może mieć problem, żeby im cokolwiek zrobić. Spotkanie w układzie Tanafir. Ale że co? Że jeszcze spotkania mamy? A, gwiezdnych ameb jeszcze nie poznaliśmy. Wow. Dopiero teraz się pojawiły. No ja oczywiście już wiem, co to jest. Grałem w Stellaris tyle razy, że wiem, że to są po prostu ameby i nic ciekawego, ale jednak je zbadajmy. Dobra, jeden z naukowców tutaj widzę zmarł. O, to możemy wziąć geniusza. On będzie na tym statku się ekspił. I jeżeli jeden z głównych naukowców umrze, to po prostu ten tutaj już naukowiec z wyższym poziomem go zastąpi w tamtym momencie. Wielkie i drażliwe. Ta, ameby się ogólnie irytują na nasze statki, ale to z konkretnego powodu. To nie są tak, że one są po prostu złe, tylko z tego co pamiętam, jakieś komponenty statku, nie pamiętam czy to nie był przypadkiem reaktor czy coś takiego, je po prostu irytuje. Jak się tą część wyłączy, to wtedy one cię ignorują zupełnie. Fascynujące istoty. I możemy sobie chyba je zbadać w tym momencie. O, tutaj, na rejestrze. I ja wiem, że selekcja tytanicznego życia jest tutaj praktycznie ciągle. Ale ja się nie chciałem tym zajmować, bo to powoduje, że one nas zaatakują. Czekajcie, gdzie one są w ogóle? Tutaj? Tak, tutaj. Ale wiecie co? Myślę, że można wreszcie by się tym zająć, tylko najpierw zajmę się zbudowaniem dużej ilości armii.
Niech żyją kosmiczne ameby. Te wici są fascynujące. I dostaniemy za to 5% uniku na naszych statkach permanentnie na całą grę. Nice. Bierzemy to oczywiście. Są te upragnione droidy? Nie ma. Ale słabo. Za dużo. O, i mamy nową federację. Trzecią już chyba. O ile żadnej nie przeoczyłem. A zróbmy to, powiedzmy, stację technologiczną. To będzie nawet fajne i przydatne. Kosmiczny sztorm też właśnie w tym momencie zniknął. I zobaczmy. Co to jest za federacja? Z Mitfellami są Temlarowie. A jak pamiętacie z poprzedniego chyba odcinka albo dwóch wstecz, już nie do końca pamiętam, federacja, w której wcześniej Mitfellowie byli, walczyli właśnie z Temlarami. Więc Mitfellowie po prostu zmienili stronę, tak jak Włochy kilka razy w historii. No pięknie się tutaj dzieje, muszę powiedzieć. Fajna galaktyka się nam stworzyła, taka w miarę ciekawa. Jedna z ciekawszych, bym powiedział. O, Rukkari obrazili mnie. Oni są równi? Przecież oni byli bardzo, bardzo słabi na samym początku gry. Co się stało? Co jest? Oni są teraz tacy potężni, a ja pamiętam, że w którymś odcinku jedną planetę mieli, wiecie co? Jakieś państwo musiało ich zaatakować i dać im się pokonać. Ktoś musiał upaść z ich rąk. Gdyż no sami z siebie nie byliby tacy potężni w ogóle, nie ma szans. Weźmy już od biedy to tempo badań. Terraformowanie, kolonizuj, nice. A właśnie, mam teraz 5800 energii, to możemy jakąś kolejną planetę na Gaję zaznaczyć. Na przykład The Pure Sky. Halo, halo, terraformowanie, świat gajański. Przy okazji terraformowanie usuwa też wszystkie blokery, więc ja ich nie usuwałem właśnie dlatego, że mogę się ich tak pozbyć szybciuteńko. W tym momencie na przykład. Ale o ile wczoraj w ogóle praktycznie nie miałem czasu, o tyle dzisiaj na szczęście mam go dosyć sporo. Więc no dzisiaj mogę ten odcinek przedłużyć i do 40 minut spokojnie. Jak również upchać w nim więcej ciekawych momentów, a więcej nudnych wyciąć. Jednak jakość odcinków, szczególnie w 2021 roku, jest czymś dosyć ważnym. Niektóre kanały dalej nagrywają serię tak jak w 2012. Bez cięć praktycznie i tak dalej. Chociaż może niektórzy ludzie wolą, jak jest bez cięć. No nie wiem, ja tam zdecydowanie uważam, że powinno się szanować czas widza i wolę stworzyć odcinek krótszy, ale bardziej pełny najciekawszych momentów, zamiast zostawiać 20 sekund pomiędzy jednym zdaniem a drugim, w którym dosłownie nic się nie dzieje i ja tylko się zastanawiam nad czymś. Ale takie jest moje podejście do tego. Znaczy, Seklokarowie proponują nam utworzenie paktu obronnego i to troszeczkę zabawne, bo... A nie, ja z nimi mogę wziąć ten pakt. Dobra, oczywiście, że zgodzę się. Kiedyś go złamiemy oczywiście, ale jeszcze nie teraz. Propozycja porozumienia badawczego również. I szczerze, mogę więcej z tego zyskać niż stracić. Kurde, zwykle sztuczne inteligencje w takiej sytuacji się nie zgadzają, ale tym razem się jakoś udało, więc fantastycznie. Okej, niedobrze, mamy śmierć jakiejś tam populacji. Mirowandia przestali istnieć. Zachowamy ich w pamięci, haha. No kurde, dobra, stwórzmy nowy statek i zbudujemy po prostu kolejną stację mieszkalną. Bo one tam zawsze 150 wpływów zużywają. Propozycja traktatu handlowego, no to też weźmy. Oni z tego 3 razy więcej zyskają niż ja, co ciekawe. Ale obaj zyskujemy, więc to w sumie żadna strata dla mnie. Stacja mieszkalna gotowa, numer 4. Kolonizujemy. A, no to teraz mogę zbudować tym statkiem stację. I tutaj w tym systemie będzie ich wiele, ciekawe. No i tutaj jeszcze jedną. Ja nie potrzebuję na razie wpływów w ogóle mieć dużo. Okej. Co my tutaj mamy? Ponura holoświątynia. Może wreszcie by to wziąć? A nie, na razie mi się to nie przyda. Tutaj mamy jakąś propozycję pokoju. Co prawda to moi sąsiedzi praktycznie, ale jak widzę się tu nic ciekawego nie zdarzyło, więc można to olać. Umowa migracyjna, oczywiście się na nią nie zgodzę. I przegłosowano uchwałę zwalczanie piractwa. O niej już mówiłem wcześniej właściwie, więc nie muszę się teraz powtarzać. Tutaj zbudujemy kilka armii. Gdyż tak jak mówiłem i zapomniałem o tym zupełnie, miałem tutaj ten projekt rozwiązać. Wreszcie. Lepsze pancerniki to wspaniała rzecz.
A właśnie, teraz mogę terraformować też te światy prymitywne. Okej, dobra, więc jak zrobimy ten projekt, to armie przydadzą nam się do czegoś jeszcze. Mamy wypowiedzianą wojnę. Seklokarowie zaatakowali Astani. I szczerze, czy ja mogę zaatakować was również? Nie, ja mam z wami pakt o nieagresji. Jakbym go zerwał, to dostaję chyba trusa, prawda? Tak, dostaję trusa. No ja chciałbym te trzy systemy, żeby tutaj Imperium połączyć, no ale niestety nie mogę. Nie chcę już wami tego paktu. Moi sojusznicy i tak was pokonają zupełnie, więc to nie ma sensu. Okej, co by tutaj wziąć? Mam już technologię powtarzalną potencjalnie do wyboru. Obrady Senatu znowu. I chcą Wielkiego Kana priorytetować. Okej, czemu nie, szczerze? Wielki Kan, z tego co widzę, nic prawie nie zrobił, pomimo że praktycznie nic tutaj nie widzę. Dobra, więcej terraformacji się przyda. Teraz możemy wziąć jakieś chyba ze 4 na raz. Lądujemy. Chcielibyśmy przedłużyć naszą umowę, oczywiście, że tak. Ale mi troszeczkę brakuje, wiadomo czego, kasiory. Sprzedamy troszeczkę stopów. Podziemna cywilizacja jest na tej samej planecie, co tytaniczne życie. A, i sukces, badania. Możemy teraz je rekrutować jako armię. I uwaga, nie zaatakowali mnie, więc te armie nie były do końca potrzebne. Ale one tutaj były jako zabezpieczenie. O, a tutaj wojna też się dzieje. Federacja atakuje Ildarów, tak? A i oni są też sojusznikami Astani, więc również są w wojnie z Seklokarami. I ktoś tam pokonał też Lewiatana. To chyba to państwo, tak, to są oni. Mamy 5 planet natychmiast przeterraformowanych. Bang, a mnie spadają towary konsumpcyjne i nawet nie zauważyłem, brawo ja. I od razu produkcja wszystkiego wzrasta, gdy taka planeta zostaje terraformowana. Czemu ta planeta nie jest przeterraformowana? Może zacznijmy od tego. Czy ja jestem gruby? Stopów mam bardzo dużo, mogę je sprzedawać. One są idealną generacją tego energii. To bardzo fajne. Miejsce na budynek może? Albo tolerancja? Nie, teraz jak będę miał Światy Gaje, to tolerancję mogę olać znowu. Miejsce na budynek wezmę. No ale niestety biedne państwo zostanie rozmontowane pewnie również. A nie, no tych właśnie widzę roszczeń, to oni mają bardzo mało. Ale kurde, jak ta federacja się teraz powiększyła bardzo, to jest dopiero problem będzie w przyszłości. Ale szczerze to ja powiem, że będzie nawet ciekawiej, będę miał z kim walczyć. Jest całkiem duża szansa, że w ogóle Imperium nie powstanie. Gdyż ja to powołanie Rady Galaktycznej mogę troszeczkę blokować. Nie jakoś bardzo, bo jak widzicie, znowu zostałem mocno w tyle pod względem dyplomacji. Nowa kolonia, któraś już tam stacja mieszkalna. Znowu technologiczna niech będzie. Ja już teraz ustawię na technologiczną. I jeszcze jedna. Tym razem może stopy znowu. Zanim te wszystkie planety i stacje będą w ogóle przydatne do czegokolwiek, to minie też chyba następny odcinek już, bo no na razie to mam zdecydowanie za mało populacji. Niby 588. Ona już teraz w tym momencie zaczęła tak powoli rosnąć, że naprawdę ja bym bardzo chciał mieć już ten rozwój. I się zastanawiam, czy może by przypadkiem nie wziąć teraz Jami jest kryzys i arkologii. Ale myślę, że jestem jeszcze troszeczkę na to za słaby. Gdyby mnie mieli wszyscy wokół zaatakować w tym momencie, to nie miałbym raczej dużych szans. Muszę jeszcze troszeczkę pozostać w cieniu. Teraz ja buduję kilka stacji naraz, widzę, ale i tak wpływy rosną mi dosyć szybko, co ciekawe. A czy ja mogę już budować bramy? Nie, jeszcze nie. Oj, jak będę mógł budować bramy, to bardzo szybko mi znikną właśnie wpływy. A, no te droidy się nie pojawiają. Dobra, jeszcze ja jedno sprawdzę na wiki. Bo może być tak, że po prostu droidy nie mogą się pojawić, jeżeli jestem Imperium Duchownym. Z tego co widzę, droidy mogą się pojawić, tylko po prostu mają na to zmniejszoną szansę o połowę, jeżeli jestem spirytualistyczny. Czyli po prostu miałem troszeczkę mało szczęścia
I one się mogły pojawić przez ten cały czas. No właśnie. Wskoczyło i teraz jest za. A teraz przeciw, znowu. Nagle dużo imperiów tutaj wskoczyło. No i nie przeszło. Ale wiadomo, Kan to nie mój problem. Ja się cieszę, że społeczność marnuje czas zamiast robić czegokolwiek przydatnego. Stary wrak karawany. Okej, stało się dużo rzeczy naraz. Zacznijmy najpierw od tego. Możemy zobaczyć, co tam w nim jest. Ale ciekawe, czy ja mam w ogóle jakiś wolny statek naukowy. Chyba nie mam. A nie chcę zabierać żadnego z pomocy planetom, więc po prostu stworzymy nowy. I tyle. Natomiast mieliśmy też kontakt z kimś. Chyba z wami. Tak, z wami. To co jest upadłe imperium następne. Tym razem fanatycznie ksenofiliczni. Oni mnie raczej nie będą lubili w przyszłości. Ktoś jeszcze chce mnie zaprosić do paktu o nieagresji. Jest to państwo, które teraz jest całkowicie siege'owane i niszczone. Ale oni są, widzę, całkiem potężni gospodarczo, więc jeżeli przestaną być w stanie wojny, to myślę, że odbudują sobie dosyć mocno flotę i przyjemnie by było, gdybym też ich wziął do paktu defensywnego i jak mnie Federacja zaatakuje, to po prostu głównie oni przyjmą na siebie cały atak, a ja będę nie robił nic prawie. Natomiast jeżeli zaatakują ich, to będzie dokładnie tak samo. Ja też nic nie zrobię. O, i mamy technologię. O, eksploitacja czarnej materii. Hell yeah. I mamy następną rywalizację z następnym członkiem właśnie Federacji. Oj, oni mnie nie lubią. Dobra, flota pancerników. Wreszcie dopakujmy ją do maksa, powiedzmy na razie do 20. No, mam nawet tyle stopów, żeby całą zrobić od razu. To fajnie. Mitfelowie zamknęli swoje granice ze mną. Okej, czy jednak mnie nie za bardzo chyba lubią? A może ja mam z nimi zamknięte granice stale i nie pamiętam i dlatego się obrazili? Nie, mam otwarte z nimi. No ale dobra, skoro wy zamykacie, to i ja zamknę. Ha. Ulepszenie przywódcy, selekcja rodów. Nice. Szkoda, że to się wcześniej nie pojawiło, ale skoro jest, to wezmę. Widzę, że tutaj jest całe piękne 29 urzędników. To jest piękne 29 niewolników na tej planecie. Obrady Senatu nad ustawą o gotowości militarnej. I będzie trzeba mieć przynajmniej połowę limitu marynarki wojennej, gdyż inaczej się łamie prawo galaktyczne. I wiecie co? Ja będę za. Wiecie czemu? Bo zamierzam niszczyć floty przeciwnika oczywiście. A jak je będę niszczyć, to wtedy oni będą poniżej połowy, będą łamali prawo galaktyczne i dostaną gigantyczne sankcje. A ja? Ja się nie będę musiał tym przejmować, gdyż ja z tej społeczności wyjdę później, gdy zostanę kryzysem. I będzie to działało tak, to tutaj daje jakieś takie niewielkie właśnie bonusy, jakieś takie minimalne, głównie dyplomatyczne. I takie bonusy mnie nic nie zaszkodzą. Natomiast problem będzie taki dla nich, że będą sami sobie szkodzili. Sztuczna inteligencja uwielbia wciskać sankcje tutaj. A przynajmniej w poprzednich patchach tak było. Z tego co widzę, sankcji tutaj praktycznie nie ma, co jest troszeczkę dziwne. To jest bardzo dziwne, bo wcześniej to oni tak patrzą, o, sankcje, bierzemy, im więcej, tym lepiej. I wciskali sankcje na najwyższy poziom. I teraz, jeżeli oni by wypowiedzieli mi łącznie wojnę, ja jednemu zniszczę flotę, to nagle on dostaje gigantyczne sankcje i jego gospodarka upada praktycznie. I to przez jego sojuszników. To będzie idealne. Więc po prostu im to wciśniemy. Skorumpowana administracja. Mówiłem, lecimy aż droidów nie będzie. Co my tutaj mamy? Pancerz neutronowy. Oh yeah. Co jest? Czego chcecie? Odbieramy przekaz od upadłego imperium. Ta, oni doszli do wniosku, że przestaniemy istnieć. Wiecie co? Spadać. Mamy następne roszczenia od sojuszu Durbatur. Ale widząc po ich flotach, no to wcale tak trudno pokonać, by ich nie było. Chociaż tutaj mają ze 40 tysięcy ponad w jednym systemie. No i to raczej zostanie przyjęte. Chyba, że typowo sztuczna inteligencja zacznie przeskakiwać pomiędzy za i przeciw tak po prostu bez powodu. Nawiązano łączność z następną grupą kupiecką. Zaokrętujemy całe armię.
i weźmiemy je tutaj. A, ja jeszcze chciałbym jedną taką malutką rzecz sprawdzić. Dobra, za 10 dni odpala nam się animacja terraformowania. Jak widzicie, ona się zaczyna, a my ją w połowie przerwiemy. I wow, naprawili ten bug. W poprzedniej wersji i przez ostatnie chyba już 3 lata, jeżeli wychodziłeś podczas takiej animacji, to planeta pojawiała się tutaj po prostu na mapie galaktycznej, taka duża i zasłaniała różne rzeczy i wyglądała paskudnie. I żeby to usunąć, trzeba było sobie zapisać i wczytać grę jeszcze raz. A tymczasem my sobie tutaj zdobędziemy nowych niewolników. Ich armie są bardzo, bardzo słabe. No w sumie czego się innego spodziewać. O, i kolejnych 5 niewolników za darmo. Hell yeah! Ta planeta oczywiście będzie beznadziejna w tym momencie. Dlatego ja postaram się to przeterraformować jak najszybciej. Na razie musimy to na zwykły świat przeterraformować, a dopiero później będzie można to zrobić na świat gajański. Tak to działa ze światami grobowymi. Więc 2 terraformowania pod rząd będę musiał przeprowadzić. Jeszcze wylądujemy sobie tutaj połową armii, a drugą połową tutaj. O, i porażka Wielkiego Kana. Numer 1, bo on się w tym momencie odradza i może zostać pokonany jeszcze raz. I dopiero wtedy tak naprawdę umiera. I właśnie nasza uchwała, którą chciałem im wcisnąć, przeszła. I uwaga, już 3 państwa są teraz oparte sankcjami, ale wydaje mi się, że te sankcje obecnie nie istnieją. Sprzedajmy na przykład gazy. O kurde, ale gazy wskoczyły w cenie. Ale fajnie. I możemy przedłużyć pakt z kuratorami. Jeszcze jedna szansa na droidy. Są, wreszcie, tak. W tym momencie nagrywam mniej więcej 2 razy dłużej niż taki zwykły odcinek zamierzałem nagrywać. Ale myślę, że się opłacało. Jedziemy z tym. Ciało jest słabe. O tak. Żeby syntetyczną ewolucję teraz wziąć, potrzebuję technologii syntetyków, matrycę osobowości syntetyka i projekt specjalny ciało jest słabe. Z projektem zaczniemy natychmiast. To zajmie 32 miesiące. No i Wielki Kan umarł tym razem już na stałe, tak jak już mówiłem. Zobaczymy na sam koniec odcinka, co się stanie z jego państwem. Czas na wykorzystanie nierozwiniętych układów. Posterunki obserwacyjne dostarczają towarów konsumpcyjnych podczas obserwowania lub infiltrowania prymitywnych cywilizacji. Szkoda, że już takich żadnych nie mam. Znaczenie dyplomatyczne od gospodarki, wartość handlu. Utrzymanie biurokratów wzrośnie mocno. Znaczy jak przejdzie, to też dużo nie stracę, ale jednak minimalnie lepiej by było, gdyby nie przeszło. Horda wraca do dawnych zwyczajów. No właśnie, weźmy teraz w tym momencie również projekt Alkologia, tak jak chciałem. I zostawimy sobie miejsce na Yami jest kryzys, który wybierzemy albo w następnym, albo za 2 odcinki. Raczej za 2 odcinki, ale nie jestem pewien. Może się skuszę wcześniej, w zależności od tego, jak silny się stanę. Bo na razie oni dalej mają większą flotę w teorii. Ale to dlatego, że oni mają 40-tysięczne floty pełne bardzo słabych statków. A nie, czekaj, ja dostaję wiedzę. Co oznacza, że po kolei jest szansa na to, że może mi się to udać. Wiecie co? Może byłem głupi, że tego nie próbowałem wcześniej zrobić. Chyba powinienem. Tylko muszę mieć wszystkie miejsca na planecie są albo dzielnicą miasta, albo dzielnicą przemysłową. Dobra, zajmiemy się tym. Zbudujemy wszystkie dzielnice miasta i tą planetę sobie przemienimy właśnie na takie Ekumenopolis. Tylko w tym momencie będę potrzebował więcej planet produkujących energię. I przekonajmy się, co to za informacje? Co to? To mój sojusznik, ale... no i nie udało się niestety. Ale wiadomo. Prędzej czy później muszę go zdradzić i tak. Co my tutaj mamy? Oczekujemy wydarzenia. Misja wykonana. Dostaliśmy 5 informacji. Czy mógłbym dostać informację? Oni mają 807 populacji, czyli jak widzicie, trochę więcej niż ja. Ale zobaczcie, zobaczcie jak wyglądają ich gatunki. No co to po prostu jest? To jest jakaś lista gigantyczna. Jakiś żart. Wiem, tam jedno z państw stworzyło super konstrukcję, ale już na to nie spojrzałem.
bo teraz zajmuję się bardziej czym innym, mianowicie tym. Czy mogę wreszcie zobaczyć, jakie wy macie floty, chociażby wasze pancerniki? No nie mogę. A, chyba jest specjalna akcja, która pozwala mi tutaj no po prostu zobaczenie, jakie mają chyba designy. Kradzież technologii. Może by spróbować z tą kradzieżą technologii? Koszt 1600, utrzymanie 8. Tyle co nic, bierzemy to. Może się uda. Ukraść im technologię, byłoby fajnie. Oni wnioskują o więcej zasobów. Może łapówka byłaby skuteczniejsza, bo ja nie mam zasobów, żeby im dać. Może powinienem po prostu najpierw popykać sobie te zasoby, a dopiero później spróbować to robić, ale na razie nie znam się jeszcze na tym systemie. A oczywiście skończę odcinek dopiero jak ten projekt zrobię, żebym mógł na miniaturkę wstawić coś w stylu cybernetyzacja, cyborgizacja. O, mógłbym kryzys pojawić dużo wcześniej, ale nie chcę, to byłby przypał, bo oni będą mieli jakieś floty wielkości 300 tysięcy, to jeszcze nie mam z nimi żadnych szans. Jeszcze nie teraz na to czas. Cybernetyczna rewolucja, wreszcie! Od tej pory nasz gatunek będzie znany jako Transkreszk. Oto świt nowej ery. Uzyskaj dostęp do asymilacji obywatelskich praw gatunkowych, umożliwiającej przekształcenie przyszłych nowych populacji w cyborgi. Wydaje mi się, że to zrobimy, bo oni tutaj się samomodyfikują na jakichś tam super porunów, meta przekrętów, jastun illustratum. Po co wy to robicie? Ustaw domyślne prawa. A obywatelstwo, asymilacja, tak. Ale i tak zostawię im kontrolę populacji, bo czemu nie? Niepokoje, poczucie wspólnoty, cokolwiek, założono frakcję. Zobaczmy tą frakcję. Rada Demokratyczna. 112 populacji. Zapewne to są głównie kosmici. Chociaż widzę, że moja populacja też z jakiegoś dziwnego powodu lubi demokrację. Widzę, że większość frakcji to mnie w sumie nie lubi. Albo mam dużo, dużo materialistów mam. Oni mnie nie lubią. Dlatego, że jestem spirytualistyczny. I dlatego, że SI jest zakazana. No w sumie cokolwiek, zostawmy to tak jak jest. Te frakcje i tak nic nie zrobią. Na podstawce nie ma praktycznie buntów. I można to olać. Nieodgadniona technologia. Intrygujące. Zakończenie operacji szpiegowskiej, kradzież technologii. Zobaczmy. Fajnie by było, gdybym mógł sprawdzić jednak te statki wasze. Bo te... A, i zapomniałem o ciemnej materii. Zbierzcie tą ciemną materię. Przegłosowano również wykorzystanie nierozwiniętych układów. Czekajcie. A, po prostu populacja przechodzi masową asymilację. Więc jeżeli przetrwamy w następnym odcinku kilka lat bardzo potężnego spadku gospodarczego... Ale jak widzicie, moje zasoby są w ilości na razie ogromnej w zapasach, więc z łatwością to przetrwam. To po prostu po tych kilku latach zacznę produkować tych zasobów jeszcze więcej niż przed tą operacją. 20% więcej tolerancji, więcej uszkodzeń armii i 40 lat dodatkowych życia. Więc w sumie jest to tak średnio przydatne w teorii, ale w praktyce jest to coś, co daje też nam cechy. Każdy lider dostaje cechę. Na przykład naukowiec, plus 5% tempo badań. Tutaj administracja, plus 5% minerałów. Admirałowie, szybkostrzelność plus 5%. Dowódcy, uszkodzenia armii plus 5%. Więc jest to bardzo fajna rzecz. No i dobra, w tym momencie zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się taki dłuższy... Mam nadzieję, że wam się taki dłuższy podobał. No i oczywiście nie zapomnijcie o ocenianiu i tak dalej, to też oczywiście zależy od tego, czy chcecie. Mam nadzieję, że zobaczymy się też w następnym odcinku i po prostu cześć!